Kolejne pytanie. Pytanie, które złożyli posłowie Jerzy Budnik i Teresa Hoppe z Platformy Obywatelskiej. Pytanie postawione zostało w sprawie projektu planu ochrony obszarów Natura 2000 PLH Zatoka Puczka i Półwysep Helski 220.032 oraz PLB 220.005 Zatoka Puczka. Pytanie kierowane do ministra ochrony środowiska. Pytanie też zadawać będzie pan poseł Jerzy Butnik. Bardzo proszę. Panie marszałku, dotarła pani poseł Hoppe i ona je zada. Ja zadam pytanie uzupełniające. Bardzo proszę. A pan poseł pytanie dodatkowe. Dobrze. No dobrze. Panie marszałku, panie ministrze. Przeszło półtora roku temu ciągnie się sprawa planu ochrony morświnów i foki szarej na Półwyspie Helskim. Na podstawie rozporządzeń ministra środowiska Urząd Morski w Gdyni zlecił opracowanie krajowych projektów ochrony tych ssaków morskich. Szczegółowy opis tego opracowania przedstawiłam w interpelacji poselskiej do Ministerstwa Środowiska z dnia 27 grudnia 2012 roku. Odpowiedź, jaką wówczas uzyskałam, nie precyzowała stanowiska resortu co do meritum sprawy, a jedynie opisywała przewidywany tok postępowania. Tymczasem mieszkańcy Półwyspu Helskiego kolejny raz bronią się przed realizowaniem tych projektów. Przedstawiają w tym temacie opinie liczących się instytucji państwowych, takich jak Morski Instytut Rybacki w Gdyni czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, których naukowcy jednoznacznie stwierdzą, że Zatoka Puczka nie jest naturalnym środowiskiem dla morświna ani foki szarej ze względu na zamarzanie tego akwenu, co w rzeczywistości czyni projekt ten nieracjonalnym i wręcz niebezpiecznym dla tych zwierząt. Niezależnie od tego, na Półwyspie Helskim istnieje zdecydowany sprzeciw mieszkańców tego regionu, wyrażany w protestach samorządów powiatu puckiego, Zrzeszenia Rybaków Morskich, Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zaniepokojenie tych środowisk jest ogromne. Pytam więc, jakich rozstrzygnięć mogą spodziewać się mieszkańcy Półwyspu w tej tak bardzo dla nich istotnej sprawie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan minister Stanisław Gawłowski. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowna pani poseł. Rzeczywiście na tym terenie jest wyznaczony obszar Natura 2000. Ten obszar wyznaczany jest na podstawie dwóch dyrektyw, dyrektywy ptasiej i siedliskowej i nie tylko z powodu tych gatunków, o których pani poseł mówiła. Obszar spełnia, czy ten teren spełnia wszystkie wymogi, które są określone w dyrektywie, ale również w prawie polskim. To po pierwsze. Po drugie, z punktu widzenia dalszych prac, które musimy wykonywać, mamy obowiązek sporządzenia planów ochronnych dla obszaru Natura. Te plany ochronne dla obszaru Natura 2000 w przypadku obszarów morskich sporządza właściwa administracja morska, w tym przypadku Urząd Morski w Gdyni. Plany ochronne zarówno na etapie sporządzenia, więc w tym procesie, który teraz mamy do czynienia, jak i później w momencie, gdy one są przyjmowane, podlegają procesowi konsultacji. Urząd Morski w Gdyni taki proces prowadzi, odbywają się debaty, dyskusje, w jaki sposób zapewnić właściwą ochronę dla tych gatunków i siedlisk, które tam występują, jak ten proces zapewnić, żeby on był z jednej strony skuteczny, ale też żebyśmy poprzez te działania stanowili maksymalnie najmniejsze obciążenie dla użytkowników tych wód Zatoki Puckiej. Po sporządzeniu projektu planu ochronny ten plan trafi do nas, bo póki co, jak pani poseł pewnie wie, Urząd Morski czy Urzędy Morskie, Administracja Morska nie ma podległości bezpośredniej pod ministra środowiska, tylko ministra właściwego do spraw morskich. Dzisiaj jestem minister infrastruktury i rozwoju, ale po sporządzeniu tego dokumentu, ten dokument w formie projektu trafi do nas i my po raz kolejny będziemy przeprowadzać jeszcze raz konsultacje, zasięgać opinii wszystkich zainteresowanych stron, tak żeby z jednej strony zapewnić wszystko to, co jest wymagane prawem, a więc ochronę gatunków, dla których zostały wyznaczone ten konkretny obszar Natura 2000, a z drugiej strony szukać takich rozwiązań, żeby uciążliwość dla społeczności lokalnej czy dla innych form użytkowania była maksymalnie najmniejsza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. I pan poseł Jerzy Budnik. Pytanie dodatkowe, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze za udzielenie merytorycznej odpowiedzi na to pytanie. Chciałem zadać pytanie dodatkowe. Czy ministerstwo przewiduje odstąpienie od planu ochrony? Pan powiedział, że jest to niemożliwe. W związku z tym zapeluję chociażby o to, żeby uwzględniać postulaty mieszkańców Półwyspu i wszystkich środowisk, które są zaangażowane w ten plan, bo warto wsłuchać się w ich postulaty. Panie ministrze, Zatoka Puckiego, mieszkańców Półwyspu Puckiego przez wieki żywiła i bogaciła i my chcemy, żeby tak zostało. Oni też o to proszą. Mam nadzieję, że jest to możliwe, że jest możliwe znalezienie mądrego kompromisu. O taki mądry kompromis, który będzie wynikiem partnerskiej współpracy na etapie opracowania tego planu w imieniu posłów pomorskich. Proszę. Dziękuję. Ponownie pan minister Gawłowski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nie mamy możliwości odstąpienia od sporządzania planów ochronnych. On musi być sporządzony. I z punktu widzenia zapewnienia interesów tej lokalnej społeczności, społeczności żyjącej nad Zatoką Puckiego, lepiej jest, żebyśmy taki plan ochronny sporządzili. I tak jak powiedziałem, to jest, ten proces podlega na wielu etapach konsultacjom społecznym, więc tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że chcemy i wsłuchujemy się bardzo uważnie w te głosy, które dotyczą tych spraw związanych ze sporządzaniem planów ochronnych. Natomiast myślę, że też chyba nie ma między nami żadnego sporu, że naszym interesem jest również ochrona wszystkiego tego cennego, co jest w wodach Zatoki Puckiej. I musimy się w taki sposób nauczyć korzystać ze środowiska naturalnego, żebyśmy nigdy nie doprowadzili do dewastacji tych zasobów, które tam się znajdują. I to jest cel tych wszystkich działań, które tam prowadzimy. Dziękuję bardzo.